Siemaneczko, z tej strony Metal. Witam w przedostatnim odcinku o LLi z Metalem. Tak szybko zleciało, że nawet nie pamiętam, kiedy nagrałem tak dużo odcinków. W ogóle nie pamiętam tych odcinków, a algorytmy jednak pamiętam. Dobra, taki sucharek. Pod koniec filmiku opowiem o tych kostkach, które się tam znajdują. Pewnie was interesują. No, zostało kilka dni do zawodów. Powiem coś o nich. Powiem też o tych właśnie kostkach, bo będą dostępne na zawodach. I oczywiście będzie wyłonienie zwycięzcy konkursu na najlepszą pracę, którą zamieszczę sobie na koszulce i którą będę miał na zawodach. Więc oglądajcie do końca. Dobra, zaczynamy. Dzisiaj nauczymy się dwóch OLL-i. Elek. Elka na lewą stronę i Elka na prawą stronę. Charakteryzują się one tym, że mają bloczek z przodu i bloczek z tyłu dwukolorowy. Bloczek z tyłu dwukolorowy i bloczek z przodu. Są jeszcze takie, które nie mają, które z przodu nie mają, a z tyłu mają jeden. I one są, będą jutro. Dobra. Teraz wam pokażę, jak je rozwiązać. Numerek 52 i 3. Dobra. To jedziemy. Ja najpierw zrobię powoli, potem wytłumaczę. Jak widzieliście, algorytm nie jest za trudny. Opiera się na kilku innych algorytmach, które już powinniście znać i kojarzyć. To jedziemy jeszcze raz. Wyobraźmy sobie, że tu mamy slota takiego. I chcemy go włożyć. Więc wkładamy go przez bok i odkręcamy. Ale wyciągając tego, wracając tym, nie cofamy go. I teraz, jak już wróciliśmy do góry tym slotem, to przesuwamy ścianę w bok i wracamy z powrotem, żeby wyrównać te dwie krawędzie. Krawędzie i narożnik. I potem robimy obrót w tą stronę. Niektórzy mogą zrobić w tą. I wtedy robimy do tyłu, albo robimy lewą ręką do przodu i wkładamy slota. Jeszcze raz, trzeci, ostatni, myślę, że zapamiętacie. Jeszcze raz, jedziemy w dół, wsuwamy tego slota, cofamy. Jedziemy w dół i jedziemy do góry oczywiście. Wypychamy tego, wracamy tym. I wracamy tym. I to jest nasz algorytm na dziś. Od razu nam powstał OLL, którego się już powinniśmy nauczyć. Teraz będzie algorytm na prawą stronę. Jedziemy. Sorry, trochę pomyłka mała. Dobra, jeszcze raz. Jedziemy w dół. Jedziemy w górę, wracamy tym, potem wracamy tym, wyrównujemy go, przekładamy kostkę, robimy jakby przełożenie i dokończamy. Jeszcze raz, w dół, w górę, w dół i wsadzamy slota ostatniego, tak. Powstał nam taki OLL. Już nie pamiętam, jak on się nazywał. Może Y. Dobra. Nadszedł... O, właśnie. Wykreślimy dzień. Nie mogę znaleźć mojej magicznej kredki brązowej. Wykreślimy fioletową. Będzie jakoś niestandardowo. Dobra. To teraz opowiemy... To teraz ja wam opowiem trochę o kostkach. Mój kolega udostępnił kostki, które chciałby sprzedać, a których już nie układa. Są to Fisher Cube na czarnym plastiku z odblaskowymi naklejkami. To jest zielony, a nie niebieski. Tu jest niebieski. Na kamerze się trochę tak dziwnie wydaje. To tak, naklejki są odblaskowe. Bardzo dobre, że kontrastują. W niektórych miejscach są małe zadziorki, ale chyba nikomu nie powinno to przeszkadzać. Kostka ścina bardzo dobrze. Kilka razy sobie na niej pokręciłem i naprawdę chodzi świetnie. Ten bardzo płynnie i w ogóle. Taka kostka chyba w granicach 20 zł. Powiem takie
ogólne ceny, bo jeszcze się dokładnie muszę od kolegi dowiedzieć, za ile by chciał sprzedać. Więc Fisher Cube w granicach 20 paru złotych. Mam tutaj oktahedron od Lanlana. On różni się trochę oktahedronem od Diana w ten sposób, że właśnie Dian się porusza tymi samymi piramidkami. A tutaj Lanlan od oktahedrona nie porusza się piramidkami, tylko porusza się jakby warstwami. Jedna, druga, trzy warstwy. A klocków jest w jednym trójkącie 9. Więc naprawdę kostka jest trudna. Nie mieszam jej, bo nawet nie umiem jej ułożyć. Naklejki są bardzo dobrej jakości. Kontrastują, tylko tak śmieszny układ mają. Dobra. Tą kostkę kolega by chciał sprzedać tak w granicach około 40 zł, bo jak widać nie jest za dużo używana. Dobra. Tutaj mamy Diana. Niestety ona jest zarezerwowana już przez kolegę, ale też będę ją miał na zawodach, więc jak ktoś da więcej, to chętnie sprzeda kolega. Tak w granicach 40 paru złotych, może nawet do... No, bo nowa kosztuje parę, 50 parę czy 60, więc kolega stwierdził, że tak około 40-50 zł. Tutaj naklejki są prawie w ogóle niezniszczone. Kostka porusza się bardzo płynnie. Też sobie na niej poukładałem. Układa się jak zwykłego Pyraminxa, tylko jest więcej warstw. Dobra. I tutaj mamy Axis Cube, kostkę na białym plastiku. Ja teraz ją tutaj poprawię, żeby była widoczna. Żeby jej tylko nie pomieszać. O, mam nadzieję, że jej nie pomieszałem. No, szkoda. Bo męczyłem się z nią przez całą bitą godzinę. Jak wiecie, co to jest kostka Axis Cube. No, nie wiem, co tu dużo o niej mówić. Naklejki teksturowe. Bardzo dobrze się trzymają. Kostka tak ostra, że się można pociąć. Też w granicach 20 zł, bo kolega za nią chciał. Świetna zabawa i dużo myślenia. Tutaj ma kolega Mirrora od Shengshu. Jeden z najlepszych mirrorów. Porusza się płynniej niż nowy. Nie wiem, co tu więcej mówić. Naklejki w stan bardzo dobry, niezniszczone. I oczywiście, no i też granica 20 zł. Będę miał jeszcze części od Shengshu wersji chyba 4 albo 5. Od wersji 4 wszystkie części oprócz środkowych centrów. Tych pod spodem, wewnętrznych. No i teraz nadszedł czas na ogłoszenie wyników. Uwaga, uwaga. Taka praca wygrywa konkurs. No już mi jakieś powiadomienia przychodzą. Jak wiecie, czy jak widzicie, praca całkiem fajnie wygląda. Jeszcze, no, nie widać jej tutaj za dobrze, bo kamera nie łapie koloru, ale ogólnie będzie pokazana jeszcze w rozwiązaniu konkursu, które się odbędzie w czwartek albo w poniedziałek. Zależy, czy będę miał czas w czwartek. No i będę miał jeszcze naklejki, ale to już nic. Jak się ktoś zgłosi po tą pracę, to może napisać hura w komentarzu. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Polecam wszystkie te kostki. Nie wiem, co tam mówić. Zapraszam do ostatniego, jutrzejszego filmiku. Będzie podsumowanie. Będę mówił, czego oczekuję od siebie na zawodach. Jakich wyników. No i chyba tyle. Dzięki za obejrzenie. Fajnie, że wytrwaliście. I do jutra. Cześć.